Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa porannym gościem jest pani Kamila Wnuk-Kudosz z Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o jednej z ważniejszych inwestycji dla naszego miasta, jeżeli chodzi o taki aspekt zdrowotny i rekreacyjny. Mowa tutaj o tężni solankowej, która od 15 kwietnia już działa, już funkcjonuje i jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne opinie są mieszkańców na temat właśnie tej konstrukcji. Działa ona od godziny 8 do 21. Wiadomo, że wpływa ona pozytywnie na nasze zdrowie ze względu na różnego rodzaju minerały, które się tam znajdują, które są w powietrzu. Można wdychać jod, ale to również jest instalacja, która wymaga częstej konserwacji. I właśnie taka najbliższa konserwacja będzie mieć miejsce. I kiedy to będzie? Najbliższa konserwacja będzie przeprowadzana w dniach 22-23 maja. W tym momencie będziemy usuwać solankę, która została już na tą chwilę przepracowana. Będziemy czyścić cały obiekt. Będzie on dezynfekowany, myty, a następnie będzie zalewana nowa solanka. I ile czasu będzie trwał ten proces? Czy mieszkańcy będą musieli długo czekać na to, żeby solanka znowu działała? Czy to jednak jest dosyć taka szybka procedura? Jak to wygląda? Jeżeli procedura przebiegnie bez jakichkolwiek problemów, 23 w późniejszych godzinach popołudniowych tężnia będzie z powrotem dla Państwa dostępna. A na co się składa właściwie taki cały proces konserwacji? Na początku musimy opróżnić zbiorniki z przepracowanej solanki, która już częściowo utraciła swoje właściwości oraz zebrała jakieś tam zanieczyszczenia, które znajdują się w okolicy tężni. Następnie jest ona odpompowywana, później następuje całe mycie obiektu specjalistycznym sprzętem i na koniec nowa solanka zostaje wpompowana do dwóch zbiorników o łącznej pojemności 30 metrów sześciennych. A mniej więcej to wymaga dużych nakładów, jeżeli chodzi o ludzi, czy to tak naprawdę wystarczy, że zrobią dwie, trzy osoby, czy to jednak duża ekipa jest odpowiedzialna? Nie jest wymagana aż tak duża ekipa, dokładnie może tą procedurę przeprowadzić parę osób. Ile to mniej więcej czasu, co jaki czas, bo wiemy, że to ma się dziać cyklicznie, no ze względu na to wypłukiwanie, ale mniej więcej tak ile zgodnie z instrukcją eksploatacyjną i tym, co wskazuje nam obecnie aparatura, proces ten powinien odbywać się w okresie pomiędzy 5 a 6 tygodni. I jak rozumiem, będą na bieżąco informacje ze strony właśnie tutaj tak, wydziału? Taką najbliższą informację będziemy 20 maja zamieszczać dla Państwa na Facebooku oraz taka informacja będzie umieszczona na samej tężni. No to nie musimy się martwić, że będzie to trwało bardzo długo. Mieszkańców uspokajamy. Jeżeli tężnia będzie właśnie nie działała od tej 8 do 21 w tych dniach, to dlatego, że trwają prace konserwacyjne. I tutaj jeszcze pytanie, czy to miejsce będzie jakoś wygrodzone? Nie będzie tam można iść na czas tych prac, czy cały czas będzie można skorzystać z tego terenu tutaj tam wokół? Z terenu będzie można skorzystać, po prostu panowie odpowiedzialni za proces przeprowadzenia mycia tężni, no będą wykonywali swoje zadania. Także nie ma się o co martwić, tężnia będzie funkcjonować, a my będziemy Państwa na bieżąco informować o nowinkach z tężni i już niebawem będziemy także przeprowadzać rozmowę na temat aspektu zdrowotnego i nie tylko. Moim Państwa gościem była pani Kamila Wnuk-Kudosz, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.